Prestigio PAP 7600 Duo to urządzenie o sporych możliwościach w przyzwoitej cenie. Telefon działa bardzo płynnie i przy normalnym, codziennym użytkowaniu system ani razu nie złapał zadyszki, a nawet w bardziej zaawansowanych grach wypadł całkiem dobrze. W testach syntetycznych można powiedzieć, że wyszedł przeciętnie, zresztą zobaczcie sami. Co do systemu, który znajdziemy w urządzeniu, jest to nieco już przestarzały Android w wersji 4.2.1, który w tym telefonie nie zostanie raczej aktualizowany. Do dyspozycji użytkownika zaimplementowano 4-gigabajtową pamięć wbudowaną, którą można poszerzyć o kolejne 32 GB przy użyciu kart microSD. Smartfon został wyposażony w dwa całkiem dobre aparaty. Aparat główny z diodą doświetlającą o matrycy 13 megapikseli oraz 8-megapikselowa kamera frontowa. Co do jakości zdjęć, są one całkiem przyzwoite, ale tylko w dobrym świetle. W nieco gorszych warunkach oświetleniowych jakość diametralnie spada. Filmy nagrywane testowanym przeze mnie Prestigiem, mimo że są w rozdzielczości Full HD, nie wydają się być zbyt wysokiej jakości. Aplikacja aparatu nie posiada zbyt wielu funkcji. Oprócz standardowego robienia zdjęć czy kręcenia filmów, znajdziemy tylko kilka dodatkowych opcji. Największym atutem urządzenia jest duży, bo aż 6-calowy wyświetlacz. Mimo że jest on rozdzielczości zaledwie 720x1280, trudno doszukać się pojedynczych pikseli. Wyświetlane kolory są bardzo żywe, a dodatkowo ekran charakteryzuje się dużą jasnością, co przekłada się na dobrą czytelność nawet w bardziej słoneczny dzień. Filmy ogląda się bardzo komfortowo, a jeśli chcemy podzielić się nimi ze znajomymi, nie musimy obawiać się o to, że osoby patrzące na ekran pod jakimś kątem nie będą nic widzieć, gdyż ekran charakteryzuje się bardzo dobrymi kątami widzenia. Jak przystało na telefon z podwójnym slotem na karty SIM, w urządzeniu znajdziemy kilka ciekawych opcji. Tak więc w aplikacji telefonu czy wiadomości, wysuwając panel powiadomień, mamy możliwość zmiany domyślnej karty. Jak już jesteśmy przy SMS-ach, warto zobaczyć klawiaturę, na której pisze się bardzo komfortowo, zarówno w pionie, jak i poziomie. Podsumowując, Prestigio PAP 7600 Duo to bardzo ciekawe urządzenie. Może ono zapewnić komfortową pracę przez cały dzień na jednym ładowaniu baterii. Jedynym minusem dla niektórych może być mało znana firma i nieco przestarzały system. Zachęcam do zapoznania się z pisemną wersją recenzji, do której link znajdziecie poniżej.